Nasze małże to są strażnicy jakości wody. Ja czasem się śmieję, że mamy w telewizji, znane są filmy science fiction o strażnikach galaktyki, tak samo my mamy strażników jakości wody w Wiśle. Te małże badają wodę surową, czyli wodę, która płynie Wisłą. Alarm włącza się wówczas, jeżeli 6 z 8 osobników nagle zamknie swoje małże na co najmniej 4 minuty. Dlaczego tak to jest istotne i dlaczego to jest alarm? Po pierwsze dlatego, że małże reagują stresem w sytuacji, gdy w wodzie znajdzie się substancja toksyczna. Wówczas właśnie odcinają się od środowiska poprzez zamknięcie muszli. Do skorupki małża przyczepiony jest czujnik, który rejestruje każdy ruch muszli małża i te sygnały są odbierane przez sondy, które również tam się znajdują przy tym postumencie. Te sygnały są kierowane następnie do specjalnego sterownika, który jakby analizuje te dane i przetwarza je na postać cyfrową. I dalej te dane są odbierane przez komputer, który znajduje się kilka kilometrów stąd na centralnej dyspozytorni. Absolutnie traktujemy je jako istoty żywe, ponieważ no, tutaj współpracują z nami i dają nam bardzo istotne informacje. Poza tym obserwacja biorytmu takiego małża też jest bardzo ciekawa. Widać, że te osobniki są różne, mają różną aktywność w różnych porach dnia. Jedne są bardziej leniwe, drugie mniej. Także rzeczywiście mamy taki trochę indywidualny do nich stosunek. Pracownicy bardzo o nie dbają. Te małże nie tylko dlatego, że są one podłączone i widzimy, jak pracują, ale pracownicy przychodzą, doglądają ich, sprawdzają, czyszczą im akwarium, w którym się one znajdują, tak żeby te małże miały po prostu jak najlepsze warunki. Po tych 3 miesiącach małże wracają do swojego naturalnego środowiska, więc odzyskują wolność i my wówczas ich miejsce zajmują kolejne.